Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czoko. Chciałbym wam zaprezentować dzisiaj nowego Zeusa, który wyszedł w tym patchu. Sorry, że zaczynam od środka gry, od drugiej minuty, ale mi strasznie zaczęło lagować i musiałem zrestartować tego. Jak widzę, dalej laguje. Zeus ten dostał nowy skill, jego dwójka została zmieniona. A mianowicie coś takiego zrobili, że Zeus rzuca tarczą tam trzeci level, zajebiście, rzuca tarczą i za każdym razem, jeśli tą tarczę trafi, to zostanie naładowany stack na przeciwników. Ten, co zawsze, co jest do detonacji, nie? Ten, co się detonuje. Mamy Janusza na dżungli, tak w ogóle. Ja już padłem niestety teraz, bo miałem takie lagi, że nie wiem, miałem chyba jeden pokaz slajdów w teamfightie, dlatego mnie ta Izzy zabiła. Według mnie Zeus jest bardzo silny, wręcz bym nawet powiedział, że OP. Bo ma bardzo dobry clear, ma bardzo dobry poke. Niestety ja nie mogę tnienia zarazem. Jezu, czemu mi tak laguje ta gra? Boże święty, musiałbym ją zrestartować, ale teraz też jakoś to przeżyjecie. No patrz, ja się boję, co będzie w late game, bo będą teamfighty. Widzicie? Tak się staki nakłada teraz. Murko! Nie teraz Nikola nagrywa, bet! Status! Ha! Ha! Juked! No, dobra, zdupcaj, dobra. Dobra. Dobra, idę po teraz podkę. Zeus też dostał jakiś tam. Jego jedynka teraz została zbuffowana, szybciej o wiele. Znaczy, zmieniona. Zmniejszony ma damage, jedynka, ale. Ale szybciej przechodzi. Skacze między targetami. Także. Fajna zmiana według mnie. Bo Zeus tak zawsze miał damage. Teraz ma jeszcze większy. Jego ult też został zmieniony. Nie ma, fuck. Ult też został zmieniony w taki sposób, że teraz Zeus nie staje w miejscu, kiedy rzuca ulta. Może go rzucać w biegu. To jest też bardzo fajna zmiana, podoba mi się. Ja tak czy tak będę maksował trójkę i jedynkę, bo to jest jego największe źródło damage'u. Dwójkę będę tak traktował tylko jako taki, jakby, setup do rzucenia jedynki, na przykład nałożenia stacków. No i tyle chyba o nim. Co bym tu jeszcze mógł powiedzieć ciekawego? Dobra, skwigrujemy sobie to i idziemy na Reda, po Reda. No start nie za dobry dla mnie. Kurwa! Nicole, nie teraz! Nagrywam, zaraz oddzwonię. A to tata był, oluju. A dobra, Nikola mi pisze SMS-a, patrzę, myślę, że to ona dzwoni, ale ja, dobra, nieważne. Gdzie jest cały czas ten? Nasz mid, dobra, ja idę na lewo, bo tam Ice zgankowała. Kurwa, nie wincie, proszę! Help! Chodź tu, frajerze, no chodź! Cipka ucieka, żol. Tyk, mamani! Ojej, poliet! Nie zdążyłem trójką rzucić. Ja bym zdążył tą trójkę rzucić, to by padła ta cipka tam na tym idzie. Dobra, teraz idę w Talona. Bo to jest bardzo dobry item, który da mi trochę lifesteala, da mi trochę tam większego damage'u w early. A potem pójdę w jakąś penetrację. Dobrze. No, przepierdalam. Sunukong teraz widzę w mecie, jest bardzo. Wszyscy nim grają. They take my money! Idę! On my way! Co jest? Czemu to nie przeskoczyło?
Nie ultuj, kurwa macie, Rili. Rip. Janusz dżungla, moi drodzy. Jestem ciekawy, jak ten kolega chce gankować tutaj, ten Janusz tutaj. Nam. On w ogóle strollował w lobby, w ogóle ja mu kolnę midam, ktoś chciał najść na mida, no i speaker zinstalował Janusza, nie? No i wyszło tak, że musi iść na dżunglę. Biorę bitsa. A tak się naprawdę nie da grać, kiedy macie, kurwa, patrzcie, 20 FPS-ów podczas kupowania. Nie wiem, co się dzieje z tą grą ostatnio. Dlatego z nią przestałem grać. Teraz gram w Smite'a tylko jeśli streamuję, albo jeśli nagrywam coś. Tak to gram w WoWa i w Hearthstone'a, bo normalnie nie chcę się odechcie, bo po prostu przestałem jakoś czerpać fan z grania w tej gry. Może nie wiem, przez community, nie wiem, może przez to. Może przez to też, że ta gra daje dupy teraz i jak widzicie, co się dzieje na przykład z moimi FPS-ami, nie mogę normalnie nagrywać. O kurwa! No pierdolę, Rili. A you ain't fucking one! Pokaż slajdów w teamfightie, ale jakoś ogarłem. Zauważyłem, że dużo krzyczę grając w Smite'a. Ale to tak, nie wiem czemu. Może dlatego, że po prostu nie ogarniam tego, jak nie umiem tak skumulować wszystkich emocji w sobie i tak i ja po prostu, jak ktoś boli albo coś, jak mnie ktoś zabija. Patrz, jaki Zeus ma teraz clear, patrzcie na to. Jep, zajebiste to jest. Jak też jedynka przeskakuje szybko między minionami. Zmutowałem. Idę po Reda swojego. No, Shibar ładnie gra. Wykeruje nas. Ma top damage. Jak widzicie, też możecie rzucić na przykład jedynkę o to. O tą tarczę tutaj. Ona zacznie też bounsować między targetami. America! Co to jest na tym idzie? A Fenrir. Fenrir? Nie. A, to Ares dostał nową kartę. Okej, okay, zapomniałem, widziałem. O kurwa mać! Co na to? Myślałem, że ją złapał. O Jezus, nie umiem to grać. Nie umiem grać w tą grę. Nie umiem grać w tą grę! Oj! Repeat Pepperonis. Janusz dżungla, ladies and gentlemen. No retreatam. O, portal mi dał. Daj, wiesz? Ma blinka? Ma. A nie, zdaj. Nie ma na tyle jaj, żeby mnie zdajwować. My friend. O, myślę, że to będzie długa gra. Coś tak czuję. I boję się teamfightów, bo mi zacznie tak lakcyć, że rany boskie. Ale już z tego co widzę. No, nie chciałem nic mówić, ale. America! Rip, rip, dziękuję. No, Zeus teraz jest bardzo mocnym pikiem. Także trzeba się nim nauczyć grać. Jego trójka chyba nie rutuje, prawda? No, nie rutuje już. Znaczy, nie slowuje, przepraszam. Albo może slowuje, nie wiem. Aż ty pizdo. O, super. Nie wiem, czemu użyłem bitsa. A, deal! Nice ult!
Pierwszy raz dostałem ultem tego, Capri Gonari. Ale chuj. Padłem tak czy tak. Co to Janusz zrobi? Co to Janusz wyprawia? Co to Janusz wyprawia? Janusz MVP, man, ladies and gentlemen. Dobra, ja biorę to. Ciężko, że naprawdę gra kiedyś ma pokaz slajdów w teamfajcie. Poprzedni mecz nagrałem, było spoko z FPS-ami. Ale... ale za to miałem troli w teamie dwóch. Wszystko mam na dole, nie mam. Nie ma surrendery, debile. Koniec, gromy dali. Jadymy. To będzie ciężki mecz. Kurde! Coś mi w gardle drapie. Wow! Czy to była jej dwójka? Zajebiście to wyglądało. Kurwa, to nie było completed, buroki. No ja pierdolę. No kurwa mać, what the fuck, team, please. That wasn't fucking completed! Nie lubię takich cipek. Mówią completed, completed. A to by było do uratowania. Aby tylko weszli tam. Nienawidzę, kiedy ktoś cipczy, naprawdę. To jest najgorsze, co może być. Ja już wolę wjebać się tam i zginąć, niż wiedzieć, że świadomość mieć taką, że nic nie zrobiłem. Bo to było do uratowania tam. Jakby oni by tam się wbili, to byśmy to i na easy skinnęli. To były free fragi. No jesteśmy kurwa teraz 4000 w dupę z goldem. I co to pajacujesz, frajerze? Co pajacujesz? Ameryka! Wypierdalaj no. Poszedł, poszedł se. Co ja robię? Nie! Znowu Thanatos. O Boże. O Boże, ten... ten mecz. W sumie dopiero druga gra z Zeusem. Rip. A, dawaj. A, rip in pepperoni, anyway. Jakoś będę teraz jest teraz wezmę. Top. Bierzcie dupę w troki i gromy. A nie. Zauważam, że teraz ludzie soliter kupują. Nie wiem, nie ogarnię mety teraz. Nie jestem w ogóle w mecie. Nie gram, nie śledzę, nie oglądam streamów. Chyba, że to jest mój stream, hehe. Illuminating! No kurde! Dobra, nos mnie swędzi. Nie wiem, czy za Zeus teraz jestem na rankedach już. To jest poniekąd nowa postać i teraz nie wiem, czy... Dupcaj, poszedł, wynocha. Będzie mnie ultował, nie? Może mnie. No traf go, kurwełę! Będzie ultował, no. Bank. Dobra.
Ja nie wiem, gdzie jest reszta naszego teamu, nie? Kurwa, my się bijemy z nimi minutę, a oni... Oni nie idą nigdzie. Ale przysysam, ale ja nie gram na midzie. Jak to mówię, nie jestem midplayerem. Kolejna... Jak mnie ludzie śmieszą, którzy... Mówią, że ktoś jest źle gra, bo na przykład ma źle złe staty. Jak ktoś może mieć złe staty, ale robić coś, nie? No w tym mieczu ja na przykład nic nie robię, no ale... This use. Top. Top. Dimmy. Don't. Thank you. Co to miło? Dobra. Nice. No, no. Nie, ja to pierdolę. Ja jasny chuj, nie wierzę. I don't know where the fuck you are. Ja to wiem, najwięcej z nich walczę, tylko najwięcej też ginę, bo ich nie ma. Jest już dawno nie miałem tego słabego odcinka. Znaczy takich stawowych statów. Ja to jeszcze odrobię, zobaczcie. Ja to odrobię. Dawaj tego Fedora! Asysta chce! Nie. No, zaś kurwa, completed spamuje, zamiast tam przyjść. Ten Ares mnie wkurwia, ten Ares mnie wkurwia. Can you help me, bro? Halo, lolo. Okej. Zobaczymy. Jak ładny ten skin ma strzały, widzieliście? Ale jaja, zajebiste. Podoba mi się. Nope. Gdzie oni poszli, ciekawe gdzie? Nope. 10 golda, tu jesteśmy. Zawsze spoko. Zawsze spoko. Zeus jest teraz OP, niestety tego nie widać po minionym playu, no ale cóż, co zrobisz? Lubię ich wkurwiać. Lubię tak wkurwiać ludzi. Śmieszne to jest.
Ból dupują o to, że nafidowałem, a jakoś to najwięcej tutaj robię w tych teamfightach. Mimo to, że Shiba ma 17 level, nie może przecisnąć mnie z damage'em. No oni mnie fokusują, skurwysy, patrzcie się. Ach, ten mój ult. O kurwa, Luju. Nie wiem grać tym Zeusem teraz. Nie. Nope. Nope. Gdybym tylko umiał wykorzystać Zeusa potencjał, to była nasza gra. O, rip. Kurde, co mnie tak ma się spędzi? Jasny win. Nie mam damage'u w ogóle. Kurwa, no i za Fenrir jeszcze, nie? Ripping pepperonis. Jezus Maria, 600 damage'u z Wingasta. Nie wiem, czy stanie z bomby. Wezmę teraz jakąś protekcję. Rip. To sobie ma wezmę. To jest teraz zajebisty item ostatnio, z tego co zauważyłem. Daje dużo HP. Dobra. Ja wybij. Mam już dżungla OP. Nie, ja nie mam damage'a, no jest nie tak powinien. Powinien jest Zeus. Wow. Wow. Wow, ale nas rozjebali. Zobaczmy jeszcze jaki miałem damage na końcu. Jaki miałem damage na końcu tego meczu. Oni się jeszcze po fire'a poszli. A, idą na prawo chyba, nie? Nie wiem, gdzie idą. Lecimy! Po fire'a! I comfort po fire, boys! Yes. Żol. Idę po reda. Swojego. O, comeback Izrael. Janusza na dżungli to ja jeszcze nie widziałem. A nie! Spoko. Lucy. Nie! Dawaj, fajra! O, nieszki. No i chuj. Szybko coś go zrobili. Tak mam dalej top damage. No jest, oni mnie tak fokusują, że ja pierdolę. No ja nic nie mogę zrobić w tym meczu. 1-12. No normalnie, ne. Będzie jak Izak, 0-19, never forget. Teraz ja mam normalnie. Zobaczymy z jakim wynikiem skończy ten mecz. Children should listen to the adults, lol, jak my. Ej Boże. No ale wypierdalaj! No pewnie, norma. Hop. Rip in pepperonis! Ten Ares mnie tak wkurwia.
Children should listen to adults! No, przegraliśmy. No, 1.13, never forget. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału, jeszcze sprawdzimy jaki mamy ten. Jeszcze sprawdzimy jaki mam wynik. Znaczy jaki miałem damage, bo jestem ciekawy. Bo naprawdę Zeus teraz ma potencjał i jest silny, tylko ja nie umiem wykorzystać jego potencjału, bo jeszcze nie nauczyłem się nim grać. No ale, zobaczymy, ten raz mnie strasznie fokusował i na tym midzie. Mieliśmy Janusza na dżungli, który nic nie robił. No, szybko, jak zwykle defeat screen mi się zlakcył, bo taka jest ta gra teraz. I co zrobisz? Few hours later. No, szybko, dziękuję. Ja miałem do meczu 17 tysięcy. No nie tak dużo. Jak na Zeusa to powinien mieć o wiele więcej. No ale cóż, dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału. Jeszcze raz wszystkim. Co to się dzieje? Tu rewart? Jakiś. O, spoko. Dobra. Dzięki wszystkim za obejrzenie materiału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do następnego odcinku. Trzymajcie się, hoplej!